Kolejne spotkanie, którym zajmiemy się, to to spotkanie, które ma miejsce pod krzyżem, gdy Pan Jezus Chrystus troszczy się o swoją matkę. Mamy to opisane w Ewangelii Jana, 19 rozdział, od 25 do 27 wersetu. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Widzimy tu wyraźnie przejaw troski o matkę. Z całą pewnością związek naszego Pana Jezusa Chrystusa z Jego matką Marią był szczególny. Dlatego też nie jest łatwo wyrazić jakieś myśli na ten temat. W okresie dzieciństwa i młodości Pan Jezus Chrystus był posłuszny swoim rodzicom. Na początku swojej służby na weselu w Kanie Galilejskiej odrzucał każdą próbę wywierania na Niego nacisku przez swoją matkę. Nie było to wyrazem lekceważenia, ale objawienia Jego doskonałości. On działał w pełnej zależności od Boga, wolny od ludzkich wpływów. Wszystko, co czynił i czego nauczał, było wyrażeniem Słowa Bożego. Jego zamiary jako zwiastuna Bożego były daleko wznioślejsze od myśli i uczuć Jego matki. Jednak mimo to, krótko przed końcem swojej służby i swojego życia, zatroszczył się o to, aby otrzymała opiekę należną każdej matce. Niechaj ten będzie dla ciebie żywicielem w twojej starości. Tak czytamy w księdze Rut, 4 rozdział, 15 werset. Pan Jezus Chrystus miłował swoją matkę oraz Jana, tak jak i wszystkich wykupionych, miłością doskonałą i boską. Jego dzieło na krzyżu było wyrażeniem tej miłości. On poniósł w sądzie Bożym zarówno grzechy Marii, swojej matki, jak i Jana, umierając za nich. Pomimo, że Maria jako obdarzona łaską poprzez Boży dobrowolny wybór została matką Pana Jezusa Chrystusa, jednak została ona zrodzona przez grzesznych ludzi i sama grzeszyła. Ponieważ doskonale to rozumiała, już przed narodzeniem wysławiała Boga jako swojego Zbawiciela. Spotkanie pod krzyżem świadczyło jednak o ludzkiej przychylności Pana Jezusa Chrystusa do Marii, ponieważ była Jego matką, oraz do Jana, ponieważ był wierzącym, który chętnie przebywał w bliskości swojego Mistrza. Jan był godny przyjąć matkę swojego Pana i zaopiekować się nią. Dlatego Jezus powiedział do niej: oto syn twój, a swojemu uczniowi wyjaśnił: oto matka twoja. Tymi słowami postawił tych dwoje w rodzinnym związku wobec siebie nawzajem. Jest poruszające, że Pan Jezus Chrystus, przeżywając ciężkie godziny na krzyżu, myślał jeszcze o troskach i losie innych ludzi. On modlił się o swoich wrogów i za swoich wrogów. Nawróconemu złoczyńcy obiecał, że będzie razem z nim w raju tego samego dnia. Marię powierzył trosce swojego ucznia Jana, zatroszczył się o obecną sytuację swojej matki, zanim umarł i zmartwychwstał. Ponieważ w świecie ludzi zmartwychwstałych nie liczą się rodzinne związki. Cudowny Zbawiciel jako odwieczny Bóg objawił doskonałe ludzkie przywiązanie zarówno do Marii, jak i do Jana. Pomimo tych okropnych cierpień na krzyżu widzimy Jego serdeczną troskę o ludzi, których miłował, a którzy byli nacechowani Bożą łaską.